Księga Niebios. Tom 17. I zawsze karmię to tak moimi łaskami i przemieniam wszystkie twoczyny w czyny Boże. To największy cud, jaki istnieje między niebem a ziemią. Najcenniejsza rzecz dla mnie. A gdyby oby to się nigdy nie zdarzyło, to tak zostałoby przez ciebie cofnięte. Czułbym się rozdarty i gorzko bym płakał. Widzisz, kiedy wyrażałaś ten mały sprzeciw, twoje tak zaerżało z przerażenia i zaerżały fundamenty nieba. Wszyscy święci i aniołowie zaerżeli ze zgrozy, bo czuli, że został im oderwany akt woli Bożej. Rzeczywiście, ponieważ moja wola obejmuje wszystko i wszystkich, twoje czyny dokonane w mojej woli są częścią ich samych. W związku z tym wszyscy poczuli w sobie to szarpanie i zostali dotknięci głębokim smutkiem. Przerażona tymi słowami odpowiedziałam Jezusowi: Moja miłości, co mówisz? Czy to całe zło jest możliwe? Twoje słowa mnie zabijają. Och, proszę wybacz mi. Zlituj się nade mną, która jestem tak nikczemna. I potwierdź moje tak, mocniej przywiązując mnie do twojej woli. Pozwól mi raczej umrzeć niż zostawić twoją wolę. Jezus kontynuował. Córko, uspokój się. Gdy tylko znalazłaś się z powrotem w mojej woli, wszystko się uspokoiło i impreza została wznowiona. Twoje tak kontynuuje swoje szybkie rundy w bezmiarze mojej woli. Ach, moja córko, ani ty, ani ci, którzy tobą kierują, nie zrozumieliście, co to znaczy żyć w mojej woli. Dlatego ci się to nie podoba i uważasz to za nieważne. Mnie to boli, ponieważ jest to rzecz, która interesuje mnie najbardziej i powinna interesować w pierwszej kolejności wszystkie stworzenia. Ale, niestety, oni są zainteresowani i skierowani do czegoś innego. Na rzeczy, które mniej mi się podobają lub pozostawiają obojętnym, a nie na to, co mnie najbardziej gloryfikuje i co daje im, nawet na tej ziemi, ogromne i wieczne korzyści i czyni ich właścicielami dóbr mojej woli. Moja wola jest jedna i obejmuje całą wieczność. Dusza, która w niej mieszka i czyni ją swoją, żyje w niej po to, aby uczestniczyć we wszystkich jej radościach i wszystkich jej dobrach. Staje się nawet jak właściciel. A jeśli nie zakosztuje wszystkich tych radości i wszystkich tych dóbr na ziemi, jaki będzie miała depozyt w mojej woli? Na mocy mojej woli spełnionej przez nią na ziemi, po śmierci zakosztuje ich w pełni. Kiedy przybędzie do nieba, gdzie moja wola złożyła je w depozycie, kiedy żyła na ziemi, nic nie zostanie tej duszy odebrane. Przeciwnie, wszystko się tam rozmnoży. Jeśli święci cieszą się moją wolą w niebie, to dlatego, że mieszkają w niej i zawsze cieszą się, że tam mieszkają. Ale dusza, która żyje w mojej woli na ziemi, czyni to poprzez cierpienie. Byłoby niesłuszne, gdyby po przybyciu do nieba nie cieszyła się już radością i dobrodziejstwami mojej woli. Ileż bogactw dusza, która żyje w mojej woli na ziemi, nie zabiera ze sobą do nieba. Mogę powiedzieć, że cała wieczność śpieszy, by ją otoczyć, aby ją wzbogacić i uczynić szczęśliwą. Nie będzie pozbawiona niczego, co zawiera moja wola. Jest córką mojej woli,
która nie chce jej absolutnie niczego pozbawić. Dlatego, moja córko, bądź uważna i nie sprzeciwiaj się żadnemu z moich projektów. Myślałam o świętej woli Bożej, starając się w niej wtopić, aby być w stanie objąć wszystkie stworzenia ludzkie i przedstawić mojemu Bogu wszystkie ich czyny jako jeden czyn. Wtedy ujrzałam otwarte niebo, z którego wyszło słońce, które dotknęło mnie swoimi promieniami, które wniknęły w głąb mojej duszy i dotknęły jej. W rezultacie moja dusza została przemieniona w słońce, którego promienie powędrowały do słońca, skąd wzięła się moja przemiana. Kiedy kontynuowałem swoje czyny dla wszystkich w woli Bożej, czyny te zostały zakryte promieniami tego słońca i przemienione w czyny boskie, które rozprzestrzeniając się na wszystkich i we wszystkich, utworzyli sieć światła, która zaprowadziła porządek między Stwórcą a stworzeniami. Byłam tym oczarowana i wychodząc z pierwszego słońca mój ukochany Jezus powiedział do mnie: moja córko, zobacz, jak piękne jest słońce mojej woli. Jaka moc, co za cud. Jak tylko dusza zechce połączyć się z moją wolą, aby objąć wszystkie stworzenia. Moja wola przemienia się w słońce, które dotyka tej duszy i przemienia ją w inne słońce. Następnie czyniąc swoje uczynki w tym słońcu, dusza tworzy promienie, które docierają do słońca najwyższej woli, okrywając wszystkie stworzenia swoimi promieniami. Dusza kocha i wielbi Stwórcę i czyni zadośćuczynienie w imię wszystkich stworzeń ludzkich. I nie robi tego z miłością swoją i ludzką chwałą, ale z miłością Bożą i chwałą woli Bożej. Biorąc pod uwagę, że działało w niej słońce mojej woli. Czy widzisz, co to znaczy działać w mojej woli? Przemieniając ludzką wolę w słońce, moja wola działa w tym słońcu jak we własnym centrum. Potem mój słodki Jezus wziął wszystkie księgi, które napisałam o woli Bożej, zebrał je razem i przycisnął do swojego serca. Następnie z niewypowiedzianą czułością powiedział: z całego serca błogosławię te pisma. Błogosławię każde słowo. Błogosławię efekty i zawarte w nich wartości. Te pisma są częścią mnie. Następnie wezwał anioły, którzy kłaniając się głęboko, zaczęli się modlić. A ponieważ było tam dwóch kapłanów, którzy mieli zapoznać się z tymi pismami, Jezus każe aniołom dotykać ich czoła, aby Duch Święty mógł być im udzielony i aby tchnął w nich swoje światło, aby mogli dobrze zrozumieć prawdy i korzyści zawarte w tych pismach. Aniołowie byli posłuszni, a potem, błogosławiąc nas wszystkich, Jezus zniknął. Zastanawiałam się nad tym, co zostało napisane o życiu w woli Bożej. Modliłam się do Jezusa, aby dał mi więcej światła, abym, kiedy jestem zobowiązana do tego, wyrażała się jaśniej na ten święty temat. Mój słodki Jezus powiedział do mnie: moja córko, oni nie chcą zrozumieć. Żyć w mojej woli to panować. Spełnienie mojej woli jest podporządkowaniem się moim rozkazom. Jest wielka różnica między spełnianiem woli Bożej a jej posiadaniem. Kto nie żyje w woli Bożej, nie posiada jej, najwyżej ją spełnia. Pierwszy stan polega na posiadaniu, drugi na przyjmowaniu moich rozkazów i wykonywaniu ich. Taka jest różnica między świętością dotąd znaną, a tą, jaką teraz objawiam w tych pismach.
Ten, kto żyje w mojej woli, czyni ją swoją i nabywa ją jako posiadłość. Ten, kto spełnia moją wolę, widzi ją jako wolę Bożą, a nie swoją, ponieważ jest przywiązany do swojej własnej woli. Nie pozbywa się jej, lecz ją chce zachować, jak mu się podoba. Żyć w mojej woli, to żyć jedną wolą, wolą Boga. A swojej własnej nie dawać życia, lecz wtapiać w tę jedną wolę Boga. Ponieważ ta wola jest cała święta, cała czysta i wszelki pokój, i jest tylko jedna wola, która panuje. Nie ma konfliktu, wszystko jest pokojem. Ludzkie namiętności drżą przed najwyższą wolą, one starają się trzymać od niej z daleka. Nie odważą się nawet poruszyć ani sprzeciwić jej, ponieważ widzą, że niebo i ziemia drżą przed nią. Jako pierwszy etap życia w niej, wola Boża umieszcza w głębi duszy boski porządek i opróżnia ją z tego, co ludzkie, tendencje, pasje, skłonności i inne. Spełniać moją wolę to żyć z dwoma wolami. W związku z tym, kiedy wydaję rozkaz wykonania mojej woli, dusza czuje ciężar z własnej woli, co prowokuje opór. Nawet jeśli dusza wiernie wykonuje polecenia mojej woli, odczuwa ciężar swojej bantowniczej natury, swoich namiętności i skłonności. Ilu świętych, chociaż osiągnęli najwyższą doskonałość, czuło się uciskanych przez własną wolę, która toczyła z nimi wojnę. Wielu zostało zmuszonych wykrzyknąć: kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Co oznacza: kto mnie wybawi z mojej woli? Kto chce zabić dobro, które ja chcę osiągnąć? Żyć w mojej woli to żyć jak syn. Spełniać moją wolę to żyć jak sługa. W pierwszym przypadku to, co posiada ojciec, należy również do syna. Często słudzy muszą składać więcej ofiar niż syn. Są odsłonięte i wymagają na koniec ciężkiej i pokornej pracy, narażone na zmienności, zimno i ciepło, oraz poruszać się z trudem i pieszo. Czego moi święci nie zrobili, aby być posłusznym rozkazom mojej woli? Z drugiej strony, syn przebywa z ojcem, opiekuje się nim, pociesza go pocałunkami i pieszczotami. Wydaje służbom rozkazy, jakby to ojciec kierował. Jeśli wyjdzie, nie idzie pieszo, ale samochodem. Podczas gdy syn posiada wszystko, co należy do jego ojca, słudzy otrzymują pensję tylko za swoją pracę, pozostając wolni, by służyć lub nie służyć swojemu panu. Jeśli tego nie zrobią, nie przysługuje im już żadne odszkodowanie. Co do syna, nikt nie może anulować jego prawa, uniemożliwić mu posiadanie majątku ojca. Żadne prawo, niebiańskie czy ziemskie, nie może unieważnić jego praw ani rozwiązać jego stosunku synostwa z ojcem. Moja córko, życie w mojej woli jest tym, co najbardziej przypomina życie błogosławionych w niebie. Jest też odległe od życia tych, którzy wypełniają moją wolę i są wiernie podporządkowani moim rozkazom, ale niebo jest odległe od ziemi. Tak jak syn jest oddalony od sług lub jak król jest oddalony od swoich poddanych. Oto dar, którym chcecie obdarzyć w tak smutnych czasach, a przez ciebie wszystkich chętnych. Że ktoś nie tylko czyni moją wolę, ale że ją posiada. Chcę to dawać. Czy nie mogę dawać?
czego chce, kiedy chce i komu chce. Czy pan nie może powiedzieć swemu słudze, mieszkaj w moim domu, jedz, bierz i zamawiaj tak, jakbyś był mną. Aby upewnić się, że nikt nie może wątpić, że ten sługa posiada własność pana, ten uznaje go za swojego syna i przyznaje mu prawo posiadania. Jeśli bogaty człowiek może to zrobić, o ileż więcej mogę zrobić ja sam. Życie w mojej woli jest największym darem, jaki chcę dać stworzeniom ludzkim na koniec ziemskiej wędrówki. Moja dobroć i moja hojność zawsze chcą szerzyć na nich więcej miłości. Dawszy im wszystko i nie mając nic więcej, by mogli być przez nią kochani. Chcę im ofiarować dar mojej woli, aby posiadali ją na stałe, jako ich własność i życie. I doceniali wielkie dobro, jakim dysponują, żyjąc w mojej woli. Nie zdziw się, jeśli zobaczysz, że nie rozumieją. Aby zrozumieć, będą musieli dokonać największego z poświęceń. Żeby nie dawać życia, nawet w rzeczach świętych, według własnej woli. Wtedy poczują posiadanie mojej woli i doświadczą, co to znaczy żyć w mojej woli. Jeśli chodzi o ciebie, bądź ostrożna. Nie przejmuj się trudnościami, jakie ci powodują. Krok po kroku zrobię swoją drogę, aby zrozumieli, co to znaczy żyć w mojej woli. Kiedy pisałam poprzedni artykuł, zobaczyłam mojego słodkiego Jezusa, który przycisnął usta do mojego serca i swoim oddechem, jakby chciał tchnąć we mnie słowa, które napisałam. Jednocześnie usłyszałem w oddali straszny hałas, jakby ludzie walczyli. To był hałas do przestraszenia. Zwracając się do mojego Jezusa, mówię do Niego. Mój Jezu, moja miłości, co jest przyczyną tego zgiełku? Wyglądają jak wściekłe demony. Co sprawia, że są tak wściekli? Jezus odpowiedział mi. Moja córko, to właśnie oni nie chcą, żebyś pisała na temat mojej woli. Kiedy widzą, że piszesz szczególnie ważne prawdy o życiu w mojej woli, ich cierpienia podwajają się i jeszcze bardziej dręczą wszystkich potępionych. Bardzo się boją, że te zapisy o mojej woli zostaną opublikowane. Bo boją się utraty swego królestwa na ziemi, które zdobyli, gdy człowiek, przez odstąpienie od woli Bożej, dał upust swojej ludzkiej woli. O tak! To właśnie w tym czasie nieprzyjaciel zdobył swoje królestwo na ziemi. A jeśli moja wola zapanuje na ziemi, będą zmuszeni rzucić się w najgłębsze odczłanie. Dlatego tak szaleją. W tych pismach czują moc mojej woli. I sama możliwość opublikowania tych pism doprowadza ich do szału. Robią wszystko, aby uniemożliwić realizację tak wielkiego dobra. Jeśli chodzi o ciebie, nie zwracaj na nich uwagi i ucz się z tego, jak doceniać moje nauki. Odpowiedziałam. Mój Jezu, bardzo potrzebuję Twojej wszechmocnej ręki, aby móc napisać to, co mówisz o życiu w Twojej woli. W obliczu tak wielu trudności, jakie stwarzają mi inni, zwłaszcza gdy mówią, jak to możliwe, że żadne inne stworzenie ludzkie nie żyło w woli Bożej. Czuję się tak unicestwiona, że chciałabym zniknąć z powierzchni ziemi i żeby nikt mnie więcej nie widział. Ale jestem zobowiązana kontynuować, aby wypełnić Twoją najświętszą wolę. Jezus wznowił.
Moja córko. Życie w mojej woli oznacza utratę wszelkich praw własnej woli. Wszelkie prawa należą do woli Bożej. Jeśli dusza nie traci swoich praw, lecz stara się je zachować w swojej woli, nie można tak naprawdę powiedzieć, że żyje w mojej woli. W najlepszym razie można powiedzieć, że żyje z rezygnacją, ale i z konformizmem. Życie w mojej woli wymaga. Nie dość, że stworzenie postępuje zgodnie z nią, ale że nie pozwala sobie na żadne uczucia, myśli, pragnienia, ani jednego oddechu, gdzie moja wola nie miałaby miejsca. Moja wola nie toleruje w tym stworzeniu ludzkich uczuć ani myśli, ani niczego innego, co nie jest życiem od niej samej. Czy myślisz, że duszy łatwo jest dobrowolnie utracić swoje prawa? Och, jakie to trudne! Jak bardzo jest człowiek przywiązany do swojej własnej woli. Wola Boża, czemu nie, ale na drugim planie za własną wolą ludzką. Są dusze, które, gdy osiągną punkt utraty wszelkich praw do swojej woli, cofają się i zadowalają się prowadzeniem życia w kompromisie. Utrata jego praw jest największą ofiarą, jaką może ponieść stworzenie. Jednak to właśnie skłania moją dobroć do otwarcia się na to stworzenie, na otwarcie drzwi mojej woli, aby mogła tam żyć i dać jej w zamian moje boskie prawa. Dlatego bądź uważna i nigdy nie opuszczaj mojej woli. Poczułam się bardzo zgorzkniała, ponieważ zostałam pozbawiona mojego słodkiego Jezusa. Och! Jakże moje wygnanie staje się boleśniejsze i bardziej gorzkie bez obecności tego, który jest całym moim życiem. Błagałam go, aby się nade mną zlitował i nie zostawiał w spokoju. Mój ukochany Jezus pojawił się i mocno ścisnął moje serce swoimi dłońmi. Potem związał mnie małym sznurem światła, tak mocno, że nie mogłam się ruszyć. Potem leżał we mnie i razem cierpieliśmy. Po tym poczułam się przeniesiony z mojego ciała do skarbca nieba. I czułam się, jakbym spotykała Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego. Jezus, z którym byłam, stanął pośród nich i posadził mnie na kolanach Ojca, który zdawał się na mnie czekać z wielką miłością. Przycisnął mnie do siebie i pochłaniając mnie swoją wolą, przekazał mi swoją moc. To samo uczyniły pozostałe dwie osoby boskie. Gdy jeden po drugim wchłonęli mnie w swoją wolę, zjednoczyli się, a ja czułam się jednocześnie zanurzona w woli i mocy Ojca, w woli i mądrości Syna oraz w woli i miłości Ducha Świętego. Ale jak opisać wszystko, czego doświadczyłam? Wtedy mój kochający Jezus powiedział do mnie: Córko naszej wiecznej woli, padnij na twarz przed naszym najwyższym majestatem. W imieniu wszystkich stworzeń ofiaruj mu twoją adorację, twoje hołdy spros i twoją pochwałę i uwielbienie. Z mocą, mądrością i miłością naszej woli poczujemy wtedy w tobie moc naszej woli, która nas wielbi, mądrość naszej woli, która nas wychwala i miłość naszej woli, która nas kocha i wyśpiewuje naszą chwałę. A ponieważ moc, mądrość i miłość trzech osób boskich są w łączności z intelektem, pamięcią i wolą wszystkich stworzeń, odczujemy twoją adorację, hołd i pochwałę, jak wpływają na inteligencję wszystkich stworzeń ludzkich,
które wznosząc się między niebem a ziemią, sprawią, że usłyszymy echo naszej mocy, naszej mądrości i naszej miłości i będą nas czcić, wysławiać i miłować. Nie możesz nam dać większego uwielbienia, bardziej szlachetnych hołdów i bardziej boskiej miłości. Żadna inna czynność nie może równać wielkości tych aktów, aby oddać nam tyle chwały i miłości, ponieważ dostrzegamy tam moc, mądrość i wzajemną miłość trzech osób boskich. Odnajdujemy nasze własne czyny w czynach stworzeń ludzkich. Jak? Albo dlaczego? Nie doceniać tych czynów i aktów? Oraz nie dać im wyższości nad wszystkimi innymi aktami. Dlatego padłam na twarz przed Najwyższym Majestatem, adorując Go, wielbiąc i kochając w imię wszystkich. Z mocą, mądrością i miłością Jego woli, którą czułam w sobie. Jak powiedzieć, co nastąpiło? Nie mam na to słów i dlatego nie kontynuuję. Następnie przyjęłam Komunię Świętą. Zanurzyłam się w woli mojego największego dobra, Jezusa, aby odnaleźć w niej całe stworzenie. W ten sposób nikt nie przegapił wezwania do apelu. Padnij ze mną u stóp Jezusa hostii. Uwielbiaj Go. Kochaj, błogosław i tak dalej. Jednak robiąc to, czułam się trochę rozkojarzona. Widząc moje zakłopotanie, Jezus wziął całe stworzenie na kolana i powiedział do mnie: Moja córko, położyłem na kolanach całe stworzenie, żeby było ci łatwiej zabrać ze sobą wszystkie istoty, aby nic, co pochodzi ode mnie, nie zostało pominięte. Aby dać mi przez ciebie powrót miłości i adoracji, które do mnie wracają. Nie byłbym w pełni usatysfakcjonowany, gdyby kogoś lub czegoś brakowało. W mojej woli pragnę znaleźć w tobie wszystko. Wtedy łatwiej było mi zabrać ze sobą całe stworzenie, aby wszystkie istoty chwaliły i kochały moje największe dobro, Jezusa. Ale och, co za niespodzianka. Każda stworzona rzecz miała wyraźne odbicie i szczególną miłość do Jezusa. Och, jak szczęśliwy był Jezus. Kiedy to robiłam, wróciłam do swojego ciała. Całkowicie pogrążyłam się w świętej woli Bożej. Poruszając się we mnie, mój słodki Jezus powiedział do mnie: Moja córko, jak pięknie jest widzieć duszę zanurzoną w mojej woli. Utworzone uderzenia serca łączą się następnie z nieutworzonymi jeszcze uderzeniami serca, aby zjednoczyć się z nimi. Oto największe szczęście dla ludzkiego serca. Bić zgodnie z sercem Stwórcy. Serce ludzkie unosi się do lotu i znajduje się w centrum swego Stwórcy. Odpowiedziałam Jezusowi: Powiedz mi, moja miłości, jak często Twoja wola krąży we wszystkich stworzeniach? Odpowiedział mi: Moja córko, z każdym uderzeniem serca stworzenia, moja wola odbywa swoją pełną podróż po całym stworzeniu. Tak jak bicie serca stworzenia jest ciągłe. Do tego stopnia, że jeśli serce przestanie bić, ustanie życie. W ten sposób dać boskie życie stworzeniu. Moja wola nieustannie krąży i pulsuje w każdym sercu. Moja wola jest w stworzeniu ludzkim jako pierwsze palpitacje. Te stworzenia zajmują drugie miejsce. Jeśli serce stworzenia bije, to dzięki palpitacji mojej woli. Co więcej,
Moja wola tworzy w stworzeniu dwa uderzenia serca. Myślnik jedno za życie swojego ciała i drugie za życie swojej duszy. Czy chcesz wiedzieć, jak palpitacje mojej woli wpływają na stworzenie? Jeśli ono myśli, moja wola krąży w żyłach jego duszy i daje mu boskie myśli, aby odłożyła na bok ludzkie myśli na rzecz myśli mojej woli. Jeśli mówi, działa, spaceruje lub kocha, moja wola chce mieć swoje miejsce w jego słowach, jego krokach i jego miłości. Miłość i zazdrość mojej woli wobec stworzenia są takie, że jeśli chcę myśleć, moja wola staje się dla niego myślą. Jeśli chcę patrzeć, moja wola staje się dla niego spojrzeniem. Jeśli chcę mówić, moja wola przemawia w nim. Jeśli chcę pracować, moja wola staje się dla niego pracą. Jeśli chcę chodzić, moja wola się dla niego spełnia i jeśli chcę kochać, moja wola jest dla niego miłością. Krótko mówiąc, moja wola krąży w każdym akcie stworzenia, zajmując pierwsze miejsce, to, które do niej należy. Ale ku mojemu bardzo wielkiemu bólowi, stworzenie odmawia mojej woli miejsca honoru. Oddaje to miejsce swojej ludzkiej woli. Tak więc moja wola jest zobowiązana do pozostania w stworzeniu. Tak. Jakby nie miała myśli, oczu, słów, rąk czy stóp. Jakby nie była w stanie rozwinąć swojego życia w tym stworzeniu, w centrum jej duszy. Jaki ból. Jaka ogromna niewdzięczność. Czy chcesz wiedzieć, jakie stworzenie daje mojej woli pełną swobodę bycia biciem serca jego duszy? To, które żyje w mojej woli. Och, jak bardzo moja wola przekazuje swoje życie temu stworzeniu i stanowi myśl jego myśli, oczy jego oczu, słowa jego ust, bicie jego serca i tak dalej. Jak szybko się rozumiemy. W ten sposób moja wola osiąga swój cel ukształtowania swojego życia w duszy stworzenia. To nie tylko w czującym i rozumnym stworzeniu jest tak, że moja wola zajmuje pierwsze miejsce i jest jak pierwsze palpitacje. Ale we wszystkich stworzonych rzeczach, od najmniejszej do największej. Moja wola tam również zajmuje pierwsze miejsce i działa jak bicie serca. Żadna stworzona rzecz nie może uciec przed potęgą i ogromem mojej woli. Moja wola to także życie lazurowego nieba zachowującego swój niebiański kolor, zawsze nowy i czysty. Niebo nie może się odbarwić ani wyblaknąć, ponieważ taka była decyzja mojej woli. Ponieważ ustaliła, że tak musi być, to się nie zmienia. Moja wola jest także życiem światła i ciepła słońca. Poprzez swoje kołatanie życia utrzymuje stałe światło i ciepło. Utrzymuje je stabilnie, nie będąc w stanie zwiększyć ani zmniejszyć korzyści, jakie daje całej Ziemi. Moja wola jest życiem morza. Ona przewodniczy szmerowi jego wód, aż do kresek na jego rybach i na ryczeniu jego fal. Manifestuje swoją władzę nad stworzonymi rzeczami z takim majestatem i absolutnym autorytetem, że morze może tylko szeptać, a ryby tylko pływać w zupełnej ciszy. Mogę powiedzieć, że to moja wola, która szepcze w morzu, która daje swoje impulsy dla ryb. I to ją słychać w ryku fal. Życie mojej woli jest tam i spełnia wszystko zgodnie ze swoim upodobaniem. Moja wola jest pulsowaniem życia dla
śpiewu ptaków, dźwierkających piskląt, beczących jagniąt, gruchających gołębi, uprawy i wzrostu roślin i zaopatrzeniem w powietrze, którym wszyscy oddychają. Krótko mówiąc, życie mojej woli znajduje się we wszystkim. Dzięki swojej mocy robi to, co chce. Zachowuje harmonię we wszystkich stworzonych rzeczach. Tworzy w nich odpowiednie dla nich efekty, kolory i funkcje. A czy wiesz, dlaczego ona to robi? To dla zapoznania mnie ze stworzeniami ludzkimi, abym mógł podchodzić do nich jako ich stwórca, aby ich zainteresować mną i zachęcić do kochania. Czynię to poprzez tyle różnych aktów mojej woli, ile jest rzeczy stworzonych. Moja miłość nie była szczęśliwa, aby umieścić moją wolę w głębi duszy stworzenia jako puls życia. Chciała, aby te jej palpitacje można było znaleźć we wszystkich stworzonych rzeczach, w celu, że nawet z zewnątrz moja wola nigdy nie opuszcza stworzenia ludzkiego. Aby dzięki temu było ono wciąż zachowywane i wzrastało w świętości mojej woli, oraz aby wszystkie stworzone rzeczy były dla stworzenia ludzkiego zachętą, przykładem, głosem i nieustannym zaproszeniem. Aby zawsze biegło naprzód w wypełnianiu mojej woli. Jedyny cel, dla którego zostało ono stworzone. Jednak stworzenia ludzkie, po grzechu pierworodnym i wyjściu ludzkiej woli z Bożej woli, pozostały głuche na te wielokrotne zaproszenia do tworzenia dziękczynienia i chwały dla Boga ich Stwórcy. Ślepe na tak wiele przykładów, jakie dają wszystkie inne stworzenia i dzieła Boże. Jeśli otworzyli oczy, skupili się jedynie na własnej woli. Jaki ból! Jaka niewdzięczność! Więc jeśli nie chcesz zwiększyć mojego żalu i odejść od celu, dla którego zostałaś stworzona, nigdy nie próbuj opuszczać mojej woli. Poczułam się bardzo przygnębiona nieobecnością mojego słodkiego Jezusa. Och! Jakie lęki nawiedziły moją duszę! Najbardziej dręczyła mnie myśl, że mój Jezus nie kochał mnie już tak bardzo jak wcześniej. Podczas gdy te myśli żyły we mnie, czułam się szwytana za ramiona i słyszałam Jezusa szepczącego mi do ucha. Moja córko! Dlaczego boisz się, że cię nie kocham? Ach! Gdybyś znała moją miłość do wszystkich stworzeń ludzkich w ogóle, byłabyś zaskoczona. Z jaką miłością stworzyłem każde z nich. Ileż zmysłów im nie dostarczyłem. Każdy ich zmysł jest środkiem komunikacji ze mną. Ich intelekt jest środkiem komunikacji między ich inteligencją a moją. Ich oczy są środkiem komunikacji między moim światłem a ich wzrokiem. Powiedz im o sposobie komunikacji między moim światem a ich wolą. Ich serce jest środkiem komunikacji między moją miłością a ich miłością. W sumie. Wszystko. Oddechy. Ruchy. Przemieszczenia, wszystko jest komunikacją między mną a stworzeniem. Zrobiłem dla moich stworzeń więcej niż ojciec, który organizuje wesele syna. Nie tylko się przygotowuje, aby dać mu jego dom, jego ubrania, jego jedzenie, ale i wszystko, co go uszczęśliwi, ale powiedział mu: zamierzamy się rozdzielić, to prawda, ale poczujesz moje życie w sobie, a ja poczuję twoje życie we mnie. Poczujesz moje myśli, a ja poczuję twoje. Poczujesz mój oddech i bicie mojego serca,
A ja poczuję twoje. Będziemy daleko i blisko. Oddzieleni i nierozłączni. Poczujesz moje życie. A ja poczuję twoje. Czego ziemski ojciec nie może zrobić dla swojego syna. Że jest to dla niego niemożliwe. Ja, Ojciec Niebieski, zdałem sobie z tego sprawę i uczyniłem to wszystko możliwe. Później, dając życie stworzeniu i przygotowawszy dla niego ten ziemski świat na mieszkanie, umieściłem między nim a mną taką bliskość, żebym czuł jego życie we mnie i żeby on czuł w sobie moje życie. Tym jest moja miłość do każdego z moich stworzeń ludzkich. Co teraz z tą szczególną miłością, którą mam do ciebie? Każde cierpienie, które ci wysłałem, było nową komunikacją między tobą a mną. Nową ozdobą, którą upiększyłem twoją duszę. Każda prawda, której cię nauczyłem, była cząstką moich cech, którymi ozdobiłem twoją duszę. Każda moja wizyta u ciebie i każda łaska, którą ci dałem, były darami, które w ciebie wlewałem. Ciągle mnożyłem komunikację z tobą, aby malować w tobie moje liczne piękności, moje podobieństwo. Abyś mogła żyć ze mną w niebie, a ja żyć z tobą na ziemi. Czy po tym wszystkim wątpisz w moją miłość? Raczej mówię ci, martw się o to, by mnie zawsze bardziej kochać, a ja będę cię kochał coraz bardziej. Myślałam o całej miłości, jaką Jezus ma dla nas. Mój umysł wędrował w wiecznej miłości. Poruszając się we mnie, mój słodki Jezus sprawił, że zobaczyłam promienie światła w moim duchu. W środku tych promieni znajdowało się słońce, z którego uciekło tyle promieni, ile jest stworzeń. Każde stworzenie otrzymało promień, który mu dał życie, światło, ciepło, siłę i wzrost. Wszystko, co niezbędne do życia. Cudownie było widzieć każde stworzenie zjednoczone z jego promieniem słońca. Jak każda gałąź jest zjednoczona z winoroślą, z której wyrasta. Kiedy mój umysł był ukołysany wszystkim, co widziałam, mój kochający Jezus powiedział do mnie: Moja córko, spójrz z jaką miłością kocham stworzenie ludzkie. Zanim zobaczy ziemskie światło, jest już w moim łonie. Gdy widzi dzień, nie opuszczam go. Promień światła niosący moje życie nieustannie mu towarzyszy, aby zapewnić mu wszystko, co jest niezbędne do jego wzrostu. Jak uważnie czuwam nad tym wzrostem. Z jaką miłością go podlewam. Robię dla niego światło, ciepło, jedzenie i obronę. A kiedy jego czas na ziemi się skończy, sprawiam, że za pośrednictwem tego samego promienia wchodzi w moje łono, aby mogło rozkoszować się swoją niebiańską ojczyzną. Moja miłość czyni więcej dla stworzenia ludzkiego niż słońce, które uformowałem na lazurowym niebie dla dobra ludzkości. To słońce jest tylko cieniem mojego prawdziwego słońca. W rzeczywistości słońce atmosfery nie tworzy roślin. Nie dostarcza im wody zapobiegającej wysychaniu. Nie zapewnia im wszelkiej pomocy potrzebnej do wzrostu piękna i wigoru. Słońce spełnia jedynie swoją rolę rozświetlającą i rozgrzewającą. A jeśli rośliny nie dostaną wody skądinąd, słońce nie jest w stanie przekazać im swoich skutków, wręcz przeciwnie,
Wysusza je jeszcze bardziej. Z drugiej strony ja, prawdziwe słońce dusz, nigdy ich nie opuszczam. Czy to w nocy, czy w dzień, sam je formuję. Daję im wodę mojej łaski, aby nie wyszły, karmię ich światłem moich prawd. Wzmacniam je swoimi przykładami. Dotleniam je przez delikatny powiew moich pieszczot, aby je oczyścić. Rosę moich charyzmatów, aby je upiększyć. Strzały mojej miłości, aby je ogrzać. Krótko mówiąc, nie ma nic, czego bym dla nich nie zrobił. Jestem dla nich wszystkim i oddaję całe swoje życie do dyspozycji każdego z nich. Jakaż jednak niewdzięczność ze strony stworzeń ludzkich. Są jak gałęzie przywiązane do mojej winorośli. Nie z miłości, ale siłą. Ponieważ nie mogą zrobić inaczej. Więc rosną jak gałęzie, które przez nieotrzymywanie całego dobrego soku z winorośli są słabe i nie potrafią uformować nawet jednej kiści dojrzałych winogron. Co prawdopodobnie nada gorycz mojemu boskiemu podniebieniu. Ach, gdyby wszyscy wiedzieli, jaką miłość mam dla ich dusz, byliby zniewoleni siłą mojej miłości i kochaliby mnie o wiele bardziej. A ty kochaj mnie. I niech twoja miłość stanie się tak wielka, że będziesz mogła kochać mnie za wszystkich. Żyję gorzkie dni z powodu pozbawienia mojego słodkiego Jezusa. Och, jak tęsknię za Jego cudowną obecnością. Nawet wspomnienie Jego słodkich słów rani moje biedne serce i myślę sobie, gdzie On teraz jest? Gdzie On poszedł? Gdzie mogę Go znaleźć? Ach, już po wszystkim, już nigdy Go nie zobaczę. Nie będę już słyszeć Jego głosu. Nie będziemy się już razem modlić. Co za nieszczęście. Co za męka. Ach, Jezu, jak się zmieniłeś. Jak mogłeś ode mnie uciec? Ale nawet jeśli jesteś daleko, gdziekolwiek jesteś, na skrzydłach twojej woli posyłam ci moje pocałunki. Moją miłość. Mój krzyk bólu, który mówi do ciebie, przyjdź, wróć do swojej biednej wygnanki, twojego małego noworodka, który nie może żyć bez ciebie. Kiedy mówiłam to i inne rzeczy, mój kochający Jezus poruszył się we mnie i obejmując mnie swoimi ramionami, trzymał mnie mocno. Powiedziałam mu, moje życie, mój Jezu, nie mogę już tego znieść. Pomóż mi. Daj mi swoją siłę, nie opuszczaj mnie więcej, zabierz mnie ze sobą, chcę iść z tobą. Przerywając moje błaganie, Jezus powiedział do mnie. Moja córko, czy nie chcesz spełniać mojej woli? Kontynuowałam. Oczywiście, chcę pełnić twoją wolę. Ale twoja wola jest również w niebie. A jeśli do tej pory dokonałam tego na ziemi, teraz chcę to osiągnąć w niebie. Zabierz mnie szybko. Już mnie nie opuszczaj. Czuję, że nie mogę już tego znieść, zlituj się nade mną. Jezus wznowił. Moja córko, wydajesz się nie wiedzieć, co to znaczy spełniać moją wolę na ziemi? Wydaje się, że po tylu lekcjach źle zrozumiałaś. Powinnaś wiedzieć, że dusza, która pozwala mojej woli żyć w niej, kiedy się modli, cierpi, działa, kocha itp., wywołuje słodkie zaklęcie w Bogu. Mając na celu powstrzymanie mojej sprawiedliwości przed wylaniem na ziemię wielkich kar,
które stworzenia przyciągają przez swoje ciężkie grzechy. Ponieważ moja sprawiedliwość również żyje tym zaklęciem pochodzącym od stworzeń żyjących w mojej woli. Czy uważasz, że to drobnostka, którą Stwórca może zobaczyć? W stworzeniu żyjącym na ziemi, jak jego własna wola działa, triumfuje i dominuje. Z taką samą swobodą, z jaką działa i dominuje w niebie. To zaklęcie nie istnieje w niebie. Ponieważ w moim królestwie króluje moja wola jak we własnej rezydencji, a zaklęcie jest tworzone przeze mnie, a nie poza mną, to ja, to moja wola zachwyca wszystkie szczęśliwe dusze. W taki sposób, że zawsze są pod moim urokiem i wiecznie się nim cieszą. To nie oni tworzą dla mnie słodkie zaklęcie. To ja go dla nich tworzę. Z drugiej strony, kiedy moja wola żyje w stworzeniu na wygnaniu, na ziemi podczas pielgrzymki, to tak, jakby działała i dominowała w samej siedzibie stworzenia. To wtedy wywołuje we mnie tak cudowny urok, że mój wzrok jest utkwiony w nim i nie może się od niego oderwać. Ach! Nie wiesz, jak potrzebne jest to zaklęcie w dzisiejszych czasach. Jakie zło nadejdzie. Populacje poczują się zobowiązane do pożerania się nawzajem, ogarnięte zawziętą wściekłością. Liderzy będą ponosić główną odpowiedzialność. Biedne narody. Ich przywódcy będą jak prawdziwi rzezienicy, wcielone demony spragnione krwi swoich braci. Gdyby występki nie były tak poważne, Twój Jezus nie pozbawiłby Cię tak bardzo swojej obecności. Twoja obawa, że to z innych powodów niż te, ja Cię pozbawiam mojej obecności, jest bezpodstawna. Nie, nie. Zapewniam. To moja sprawiedliwość, pozbawiając ciebie mnie, znajduje ukojenie. Jeśli chodzi o ciebie, nigdy nie opuszczaj mojej woli, aby to słodkie zaklęcie skłoniło mnie do ocalenia narodów od większego zła. Mam wrażenie, że nie jestem w stanie powierzyć pióru tego, co czuję w swoim umęczonym sercu. O tak! Żadne inne męczeństwo nie jest porównywalne z pozbawieniem mojego słodkiego Jezusa. Męczeństwo cielesne rani i zabija ciało, podczas gdy męczeństwo jego pozbawienia rani duszę. Rozrywają do najgłębszych włókien i co gorsza, zabija duszę nie powodując jej śmierci. Nieustanne uderzenie bez zatrzymywania się na kowadle bólu i miłości. Pomijam smutki, które czuję w sobie, bo to są rzeczy, których nie potrafię opisać. Jak najbiedniejszy z żebraków chciałabym prosić o pomoc. Wszystkich aniołów, wszystkich świętych, mojej królowej i matki i całego stworzenia. O małą modlitwę do Jezusa w moim imieniu, aby pochodząc od wszystkich, ta modlitwa zachęciła Jezusa do współczucia dla małej córeczki jego woli i aby położył kres ciężkiemu wygnaniu, w którym jestem pogrążona. Kiedy byłam w tym bolesnym stanie, nagle odniosłam wrażenie, że mój anioł jest blisko mnie. To natychmiast skłoniło mnie do myślenia. Dlaczego mój anioł, a nie Jezus? W tym momencie poczułam, że Jezus porusza się we mnie. Mówi do mnie. Moja córko, chcesz wiedzieć, dlaczego anioły są takie, jakie są? Dlaczego zachowali swoje pierwotne piękno i czystość? Bo zawsze pozostawały w pierwszym akcie, w którym zostały stworzone.
Nie znają ciągu aktów, nie zmieniają się. Nie rosną ani nie maleją. Posiadają w sobie wszystkie możliwe i wyobrażalne dobra. Utrzymując się w prostym akcie mojej woli, przez który wyszli na jaw. Są niezmienne, piękne i czyste. Nic nie straciły ze swojego pierwotnego istnienia, a całe ich szczęście polega na dobrowolnym pozostawaniu w tym stanie. Odnajdują wszystko w mojej woli i nie szukają niczego innego do szczęścia poza tym, co moja wola im daje. Z drugiej strony, czy wiesz, dlaczego istnieją hierarchiczne chóry anielskie? Są anioły, które są bliżej mojego tronu i wiesz dlaczego? To jest dlatego, że niektórym moja wola objawiła tylko jeden akt mojej woli. Pozostałym dwa akty mojej woli. Jeszcze innym z pozostałych trzy akty mojej woli i tak dalej. Na tym polega różnica między chórami anielskimi. Niektórzy aniołowie są lepsi od innych i bardziej godni bycia blisko mojego tronu. Im bardziej objawia się im moja wola i im dłużej się w niej zachowywali, tym są wyżsi, piękniejsi, szczęśliwsi i doskonalsi. Tworzą się chóry anielskie. Zgodnie z ich poziomem znajomości mojej najwyższej woli. Anioły różnych chórów mają swoje własne piękno i funkcje. Tak wygląda hierarchia chórów anielskich. Gdybyś wiedziała, co to znaczy, lepiej poznać moją wolę, wykonywać w niej więcej aktów i jak bardzo to określa rolę, piękno i wyższość stworzenia. O ile bardziej doceniłabyś całą wiedzę, którą ci przekazałem o mojej woli. Dodatkowa znajomość mojej woli wznosi duszę do tak wzniosłego wzrostu i poziomu, że sami aniołowie są zdumieni i oczarowani. To powoduje, że nieustannie głoszą: święty, święty, święty. Moja wola objawia się, tworząc istoty z nicości, upiększając je, sprawiając, że rosną, rozwijając w nich boskie życie i dokonując w nich cudów, których nigdy wcześniej nie widziano. Dlatego z powodu wszystkich rzeczy, które objawiłem ci w mojej woli, możesz zrozumieć, co chcę z tobą zrobić i jak bardzo cię kocham, i jak twoje życie musi być łańcuchem nieustannych czynów dokonywanych w mojej woli. Gdyby, podobnie jak anioły, stworzenia ludzkie nigdy nie odstąpiły od pierwszego aktu, w której moja wola wydobyła je na światło dzienne. Jakiego porządku i jakich cudów nie zobaczylibyśmy na ziemi. Dlatego moja córko, nigdy nie opuszczaj pierwotnego stanu, w którym cię stworzyłem. I niech twój pierwszy akt zawsze będzie moją wolą. Potem pogrążyłam się w myślach z Jezusem w ogrodzie Getsemani. I błagałam Go, aby pozwolił mi wejść w tę miłość, którą tak bardzo mnie kocha. Poruszając się ponownie w głąb mnie, powiedział do mnie: moja córko, wejdź w moją miłość i nie opuszczaj jej. Zostań tam, aby w pełni zrozumieć, jak bardzo kochałem te stworzenia. Wszystko we mnie jest dla nich miłością. Kiedy boskość je stworzyła, zamierzała zawsze ich kochać. Wewnątrz i na zewnątrz bóstwo proponowało towarzyszyć im nieustannym i wciąż nowym aktem miłości. Mogę więc powiedzieć, że każdej myśli, spojrzeniu, słowu, oddechowi, biciu serca itp. Stworzeń ludzkich towarzyszy akt wiecznej miłości.
Jeśli bóstwo chciało kochać stworzenia zawsze i we wszystkim, to dlatego, że we wszystkim chciało przyjąć od nich nieustanny i zawsze nowy powrót miłości. Ale tak nie było. Nie tylko stworzenia nie chciały dostosować się do tego rytmu miłości, której pragnął Stwórca, ale odrzuciły tę miłość i znieważyły go. Po tym niepowodzeniu boskość nie zatrzymała się, ale ona nadal obdarzała stworzenie swoją nieustającą i wciąż nową miłością. A ponieważ stworzenia nie otrzymywały tej miłości, bo jej nie chciały, niebo i ziemia zostały nimi napełnione, czekając, aż ktoś ją uchwyci i odwdzięczy się za całą tę miłość. Kiedy Bóg coś postanawia, nic go nie powstrzymuje. Pozostaje niewzruszony w swojej niezmienności. Dlatego w innym nadmiarze miłości ja, Słowo Ojca, przyszedłem na ziemię. Postawiłem tam ludzką naturę, czyli moje człowieczeństwo. Zebrałem w siebie całą tę miłość, która napełniła niebo i ziemię, aby dać boskości powrót wdzięczności i zadośćuczynienia za całą tę miłość. Ustanowiłem siebie jako wdzięczną miłość. Za każdą myśl, każde spojrzenie, każde słowo, każde uderzenie serca, każdy ruch i każdy krok każdego stworzenia. Tak więc, nawet w swoich najdrobniejszych włónach, moje człowieczeństwo zostało ugniecione rękami wiecznej miłości mojego Ojca Niebieskiego, więc odtąd ma ono w sobie zdolność do noszenia w sobie całej tej miłości zalewającej niebo i ziemię, i aby w ten sposób oddało bóstwu powrót miłości ze strony wszystkich ludzkich stworzeń, i aby ustanowiło siebie miłością od każdego aktu stworzeń. Zatem każdą twoją myśl otaczają moje nieustanne akty miłości. Nie ma w tobie i poza tobą niczego, czego nie otaczałyby moje powtarzające się akty miłości. Oto dlaczego w ogrodzie Getsemani moje człowieczeństwo jęczało, dławiło się i czuło się zmiażdżone pod ciężarem tak wielkiej miłości. Bo kochałem, a nie byłem kochany. Te smutki miłości są najbardziej gorzkie i najbardziej okrutne. To są bezlitosne smutki, bardziej bolesne niż sama moja męka w moim ciele.